Witam wszystkich bardzo serdecznie w podcaście Full Stack. Ja nazywam się Artur Chmaro, a moim dzisiejszym gościem jest Karol Wójciszko, szef Software House'a, były programista, autor kursu online o wycenie projektów IT oraz autor bloga wedugplanu.pl. Uwaga, uwaga, informacja z ostatniej chwili. Karol specjalnie dla Was przygotował kod rabatowy na kurs online swojego autorstwa, więc jeżeli chcesz skorzystać z tej zniżki, to zachęcam. Kod Fullstack, tak samo jak nazwa tego podcasta, w opisie do nagrania znajdziecie link do zamówienia. Cześć Karol. Cześć, cześć Artur. Więc zanim przejdziemy do tematu głównego dzisiejszego odcinka, przygotowałem tutaj dla Ciebie dwa takie pytanka rozgrzewkowe, tak żebyśmy tutaj mogli lepiej Cię poznać. Najważniejsza książka, najciekawsza, czy którą po prostu najbardziej lubisz? Najważniejsza książka dla mnie, taka, która powiedzmy wywarła największy wpływ na moje życie zawodowe, to chyba Mit przedsiębiorczości. I zrozumienie właśnie tego, czym się różni specjalista od kierownika, od menedżera, było kluczowe w rozwoju, w ogóle dla mnie w bardzo wielu aspektach, więc jeżeli miałbym wymienić jedną książkę, to byłaby właśnie ta, Mit przedsiębiorczości. Książkę może już, nie wiem, jakąś jakbyś miał nam jeszcze wskazać, niezwiązaną bezpośrednio z pracą, jakąś fikcję, nie wiem, Władca Pierścienia, coś takiego. To znaczy chyba Sekretne życie zwierząt. To jest taka książka zupełnie off-topowa, jeżeli chodzi o IT i opowiada o tym, jak zwierzęta się ze sobą komunikują. I akurat, no zależy co kto lubi, ja akurat bardzo fascynuję się przyrodą, często lubię też spędzać czas w lesie, więc takie pozycje dla mnie są naprawdę super. Więc jeżeli ktoś też lubi przebywać w lesie, lubi naturę, to po prostu ta książka jest dla niego. Okej, super. I drugie pytanie rozgrzewkowe, czy sądzisz, że na świecie, gdzieś tam we wszechświecie są kosmici? To znaczy nie mamy dowodu na to, że są, ale też nie mamy dowodu na to, że ich nie ma. I jeżeli miałbym strzelać, to wydaje mi się, że są jakieś jeszcze formy życia poza ludźmi gdzieś we wszechświecie. I to jest taka, myślę, chyba odpowiedź częsta od ścisłych umysłów, którzy znają rachunek prawdopodobieństwa, to jak wielki jest wszechświat, że coś tam gdzieś raczej jest przy tej wielkości. Tak, Tu też bym się z Tobą zgodził. Więc tak, estymacja i wycena projektów webowych. Zacznijmy najlepiej od początku, czyli jak zabrać się w ogóle do wyestymowania zadania. Czyli na przykład ktoś do mnie przychodzi i mówi: słuchaj Artur, klasyczne chyba pytanie, jakie zadaje menadżer, ile to Ci zajmie? To, jak do tego się zabrać? Tak, to na początku musimy sobie rozróżnić taką bardzo podstawową rzecz, która jest największym problemem w wycenianiu. Bardzo często wyceniamy wymagania, czyli na przykład jeżeli przychodzi do nas klient i mówi: chciałbym taką i taką stronkę, to nie jest jeszcze moment, żebyśmy to wyceniali. No bo weźmy teraz taki przykład, gdybyś mi opowiadał Artur o jakimś projekcie, to ja bym go w pewien sposób zrozumiał i podejrzewam, że każdy ze słuchaczy zrozumiałby go zupełnie w inny sposób. A w związku z tym, że każdy z nas wyobraziłby go sobie inaczej, to znaczy też, że inny byłby sposób realizacji każdego z nas i każdemu z nas zajęłaby ona inną ilość czasu realizacja tego projektu. Więc tak naprawdę to, co my sobie wyobrażamy, to jest to konkretne rozwiązanie, a to, co ty mówisz, to jest wymaganie. I problemem jest to, że wyceniamy zbyt wcześnie, bo wyceniamy wymagania, które daje nam klient. Tutaj dobrym przykładem jest coś takiego, jak na przykład w wielu modułach do aplikacji słyszymy, że muszą być raporty, no i musimy to wycenić. No ale tak naprawdę raporty można zrobić w 2 godziny, a są takie raporty, na które 2 miesiące to mało. Więc musimy zbudować z tego wymagania konkretne rozwiązanie, czyli zaprojektować, jak będzie wyglądał ten raport. I dopiero wtedy, kiedy go zaprojektujemy, możemy go wycenić. I tak jest też z każdym projektem. Czyli jeżeli przychodzi do nas klient i nam mówi, co w nim ma być, to powinniśmy zbudować sobie w głowie rozwiązanie, które my będziemy budować, zaproponować to rozwiązanie klientowi, on je zaakceptuje lub nie, tutaj będą takie ping-pongi, będziemy się tym wymieniać i finalnie powinniśmy wycenić to rozwiązanie, które zaprojektowaliśmy. I myślę, że od takiego czegoś powinniśmy w ogóle zacząć podchodzenie do wyceny projektów.
To tutaj mówisz o takim scenariuszu, nazwijmy to, że współpracujemy z jakąś firmą zewnętrzną, tak? Z klientem, który ma dla nas do wykonania jakieś zadanie. Natomiast co zrobić, jak się może zabrać do estymacji, tak bardziej już z punktu widzenia wewnętrznego w firmie, czyli że nie wiem, robimy jakiś własny produkt, jakiś tam, nie wiem, mamy startup i jestem początkującym programistą, wiele rzeczy jest dla mnie nowych i dostaję na przykład od swojego przełożonego zadanie, żebym mu właśnie wycenił, ile zajmie dany na przykład moduł właśnie raportów. No i dajmy na to, że on mi da jakieś tam wytyczne, da mi jakiś tam screenshot, no ale ja jestem trochę taki początkujący i nie wiem, czy nie natknę na jakiś problem po drodze i za bardzo nie wiem, jak to wtedy wyestymować. To ja tutaj polecam zrobić taką bardzo krótką analizę przedwykonawczą. Tutaj chodzi, żeby zrobić to na takiej zasadzie Pareto, czyli poświęcić na to 20% czasu, żeby uzyskać 80% funkcjonalności. I ja polecam właśnie w takim przypadku podejść do tego, żeby zacząć od analizy tego zadania. Najpierw możemy sobie, jeżeli ktoś jest mało doświadczony, wypisać jakieś kroki podstawowe, które musimy robić, czyli rozbić to zadanie na jakieś podzadania, takie bardziej drobniejsze i starać się wycenić te punkty, ale też możemy, ja jestem zwolennikiem tego w ogóle, żeby projektować do tych bardziej skomplikowanych zadań diagramy. I tutaj możemy na przykład zacząć od takiego czy diagramu klas, czy diagramu przypadków użycia też możemy zacząć. Diagram przypadków użycia pokaże nam, jak rozległe jest nasze zadanie czy nasz projekt. Pomoże nam to sobie tak jakby ułożyć w głowie trochę. I do tych bardziej skomplikowanych kroków możemy ułożyć diagram czynności, który już nam powie, jak te dane procesy w naszej aplikacji lub w naszym zadaniu będą miały wyglądać. Kolejną rzeczą, którą może zrobić jeszcze programista, to jest zaprojektowanie makiet funkcjonalnych. I tutaj nie chodzi o to, żeby zaprojektować konkretny layout czy design, tylko chodzi o to, żeby zaprojektować elementy, które na tej makiecie mają się znaleźć. I zaprojektowanie tej makiety może pomóc programiście na dwa sposoby. Pierwszy to taki, że sprawdzi, czy jego wizja, z którą chce zrealizować to zadanie, jest spójna z wizją kierownika projektów i klienta, czy oni po prostu mówią o tym samym. Kolejną zaletą takich makiet jest to, że programista projektując tą makietę może wpaść na pewne rzeczy, które trzeba zrobić w zakresie tego zadania, a nie wynikają one bezpośrednio z opisu. Więc to też są takie potencjalne rzeczy, które mogą opóźnić to zadanie, a my projektując makietę możemy się przed tym uchronić. Więc to są takie rzeczy, które na pewno może zrobić programista, jeżeli wycenia te zadania. A jeżeli chodzi o makiety, to masz jakieś takie może ulubione narzędzie, w którym robisz tego typu wykresy, diagramy właśnie przy estymacji zadań? Ja korzystam z Row.io, bo jest po prostu darmowe, ale są też płatne narzędzia do makietowania i korzystam z Miro.com, tak żeby budować powiedzmy tą wizję projektu lub jakąś mapę myśli, prawda, jakieś takie elementy bardziej koncepcyjne. Więc to są te dwa narzędzia, z których najczęściej korzystam. Okej, dobra, to też myślę, że podlinkujemy, bo wydaje mi się, że to jest taki dosyć częsty kłopot, że właśnie żeby znaleźć odpowiednie narzędzie, które po prostu pozwala to wszystko no, tworzyć sprawnie, prawda? Bo jednak czas się tutaj liczy. Jeszcze wracając do tego scenariusza, może z tą zewnętrzną firmą, która do nas się zgłasza i prosi właśnie o wycenę, ile będzie coś kosztować. Nie bardzo wiem, jak do tego podejść tak praktycznie, bo wydaje mi się, że taka firma, która poszukuje wykonawcy, no to czasami po prostu pisze maila do 30-40 firm, że chce zrobić to, to, to i to, ile to będzie kosztować. I teraz właśnie jak podejść do tego, żeby tak w miarę szybko to wycenić, bo jednak wydaje mi się, że jeżeli byśmy chcieli tak wszystko wycenić dokładnie, zrobić makiety i tak dalej, to może się okazać, że mamy po prostu no, pół firmy sparaliżowanej na czas wyceny, a ktoś później nawet może nam na to nie odpisać, bo ktoś mu tam zaproponował, nie wiem, cenę kilka rzędów niższą. I to jest dokładnie ten problem, z którym ja się kiedyś zmagałem, bo mieliśmy dużo zapytań na projekty i podchodziliśmy do tego tak turbo dokładnie.
wszystko makietowaliśmy, próbowaliśmy bardzo dokładnie wycenić i te projekty po prostu nie były przez nas realizowane. Czyli klient wybierał po prostu innego dostawcę. Ja się po pewnym czasie zacząłem zastanawiać, dlaczego tak w ogóle jest, zacząłem pytać klientów, dlaczego wybrali inne oferty i okazało się, że powodem było to, że inni powiedzmy dali o 30% mniej roboczogodzin, prawda? No ale ja tak się zacząłem zastanawiać, czy te firmy, które dały te niższe wyceny, przewidziały te elementy, które my przewidzieliśmy. No i okazało się, że tamte firmy tego nie przewidziały, bo po prostu zrobiły wycenę mniej dokładnie. Ale to nie znaczy, że oni tych elementów nie będą musieli wykonywać. I zdarzało się tak, że podczas pierwszej tej próby wyceny byliśmy odrzucani, bo te godziny były tak, jakby było ich za dużo, ale później klient rozumiał, że my zobaczyliśmy te rzeczy, których nie zobaczyli inni dostawcy i chcieli, żebyśmy ten projekt na przykład dokończyli, bo tamtego podwykonawcy przerosły koszta. Więc to jest tak jakby główny problem. I ja tutaj bym polecił wyceniać tak dokładnie, jak jesteśmy pewni, że będziemy dany projekt realizować. Czyli jeżeli jesteśmy pewni, że dany projekt będziemy realizować, to ja bym podszedł do wyceny turbo dokładnie. Natomiast jeżeli jest mała szansa lub ktoś tak tylko po prostu zagaja, ile to mniej więcej kosztuje, bo tak też klienci robią, żeby poznać rynek, ile taki soft może kosztować, to podszedłbym do tej wyceny bardzo szacunkowo i tak powiedzmy dał jakieś widełki, że zazwyczaj takie projekty realizujemy tam, nie wiem, w roboczych godzinach czy w kwocie od do. Ale jakoś tak za bardzo nie skupiać się na tym, czy to jest mega dokładne, no bo taka wycena, żeby była bardzo dokładna, to praktycznie trzeba zrobić analizę, co jest już pracochłonne. No a jeżeli nie mamy pewności, że w ogóle będziemy realizować ten projekt, więc to chyba nie ma sensu. A teraz gdybyś miał nam udzielić tutaj parę takich rad, jak sobie radzić w sytuacji, gdy ktoś sobie nie radzi z estymacją zadań, czyli na przykład mamy kogoś w zespole, kto mocno przeszacowuje zadania, że na przykład mówi, o, to będzie trwało tydzień, bo to jest naprawdę tak potężne zadanie, że nie dam rady tego zrobić wcześniej, a później widzisz, że po dwóch dniach w zasadzie gość gra w piłkarzyki, a albo w drugą stronę, że ktoś na przykład mówi, o, to jest super łatwe, ten, już robię, zaraz zrobię, a później się okazuje, że mija tydzień, a w zasadzie to, co miało być wykonane, to nie jest wykonane. I teraz jakbyś tutaj wspomógł takie osoby, które sobie nie radzą z tą estymacją? To wydaje mi się, że ten pierwszy przypadek jest bardziej optymistyczny, bo jest chociaż przewidywalny, no bo tak jakby zostaje nam problem z zarządzaniem czasem tego pracownika, który po prostu gra w te piłkarzyki. Natomiast problemem jest na pewno ten drugi przypadek. I to, co tutaj ja bym polecił, to na pewno nie zakładać, że to opóźnienie jest z winy programisty, bo to tak naprawdę większość przyczyn opóźnień zadań nie jest po prostu z winy programisty. I starałbym się dowiedzieć, co jest tą przyczyną. I tutaj warto zadać jedno pytanie, które brzmi, co sprawiło, że to zadanie się opóźniło. Tutaj to użycie tych konkretnych słów ma znaczenie, bo zauważyłem, że gdy pytam, dlaczego to zadanie opóźniłeś, to ludzie zaczynają się tłumaczyć, a nam nie zależy na tym, żeby ktoś się, tak, bronił się, a nam nie zależy na tym, bo to znaczy my nie chcemy nikogo atakować, my chcemy tylko poznać przyczynę, dlaczego tak się stało, żeby jej zapobiec. Więc jeżeli zapytamy, co sprawiło, że to zadanie się opóźniło, to tak chyba podświadomie zrzucamy tą odpowiedzialność na opóźnienie na jakiś, nie wiem, byt, który nie istnieje, że to sprawiło, że zadanie się opóźniło i ludziom jest prościej mówić. I możemy uzyskać różne odpowiedzi na to pytanie. Na przykład ktoś może powiedzieć, że inaczej zrozumiałem opis zadania albo nie wiedziałem, jak to do końca ma wyglądać, nie wiedziałem, do czego to ma służyć. I to jest tak jakby pierwsza pula odpowiedzi, którą możemy dostać, tylko że ta odpowiedź nic nam tak naprawdę nie mówi, bo dowiedzieliśmy się tylko tego, że ktoś nie zrozumiał zakresu zadania, czyli już możemy wysnuć wniosek, że zrobiliśmy błąd w planowaniu zadania, bo powinniśmy je inaczej opisać. Ale sama informacja to, że ktoś źle zrozumiał opis zadania, jeszcze w niczym nam nie pomoże, więc deweloperzy często mówią właśnie w taki sposób reaktywny. I ja zachęcam ich zawsze, żeby uczyć deweloperów mówić w sposób taki bardziej proaktywny, czyli zamiast
inaczej zrozumiałem opis zadania, żeby ktoś powiedział, zrozumiałbym to w taki sposób, gdyby to było opisane tak, tak i tak. Jeżeli ktoś mówi, nie wiedziałem do końca, jak to ma wyglądać, to mógłby powiedzieć, wiedziałbym, gdybym zobaczył makietę, prawda? I już mamy tutaj odpowiedź, że okej, no to jak jest taki zestaw funkcjonalności, to temu programiście warto narysować makietę, jeżeli nie chcemy, żeby to zadanie było opóźnione. I to jest tak jakby pierwszy przypadek tych odpowiedzi, które możemy uzyskać, który mówi o tym, że problem jest w planowaniu zadań, ale są też problemy, które mogą wyniknąć w trakcie procesu wytwarzania naszego oprogramowania. I tutaj na przykład, jeżeli ktoś mówi, no myślałem, że to będzie prostsze, albo coś tam napisało mi pracę. I to też są zdania reaktywne, ale jeżeli na przykład myślałem, że to się robi prościej, zamienilibyśmy na pomógłby mi kurs lub nie wiem, pomógłby mi konsultacja z jakimś tam programistą starszym lub cokolwiek, to by już nam powiedziało, że ta osoba nie czuje się najlepiej w jakiejś technologii lub potrzebuje konsultacji, prawda? Musi uzupełnić tą wiedzę. Przyczyną był po prostu brak kompetencji. Lub jeżeli coś tam, jakieś narzędzie tutaj nadpisało mi pracę, to zamiast tego można by powiedzieć, nie czuję się dobrze w tej technologii, wolałbym inny framework, nie? I to też już jest dla nas jakaś odpowiedź, że no, ktoś po prostu źle się czuje w danej technologii i prawdopodobnie będzie większość zadań opóźniał w tym temacie, więc takie poznanie przyczyny jest według mnie kluczowe. Kolejną rzeczą to, jaką możemy zrobić, to dać programiście na te zadania trudne czas na proof of concept, żeby on po prostu miał taki research task, coś sobie podłubał i zobaczył po prostu, jak ma to zrobić, prawda? Taki, no zrobić po prostu proof of concept. To się sprawdza w przypadku, jeżeli uczymy się nowej technologii lub wykorzystujemy bibliotekę, której jeszcze nie znamy. Więc takie rzeczy bym na pewno polecił w takim przypadku. A jeżeli już jesteśmy przy tych właśnie takich rozwiązywaniu takich problemów, takim gaszeniu troszeczkę takich drobnych pożarów, to zalecasz rozwiązywać takie sytuacje, jeżeli ktoś notorycznie właśnie coś błędnie estymuje, to dopytywać o takie rzeczy jeden na jeden, czy bardziej organizować jakieś takie, nie wiem, retrospektywy, jak to jest czasami w niektórych jakby agile'owych, nazwijmy to, metodykach, czy to już myślisz, że to już bardziej zależy od organizacji? To znaczy to na pewno może bardziej od ludzi zależy, ale na pewno jeżeli przyczyną jest brak kompetencji kogoś, to na pewno szybciej uzyskamy odpowiedź, jeżeli będziemy rozmawiać z nim sam na sam niż przed zespołem. Tej osobie po prostu będzie łatwiej się przyznać przed kierownikiem projektu niż przed całym zespołem, ale też robienie tej retrospekcji jest fajne w przypadku, kiedy zespół jest ze sobą zgrany i jest taki dojrzały, bo wtedy możemy w taki otwarty sposób mówić, co komu nie pasuje, co chciałby, żeby było inaczej i wiadomo, że nikt się za to nie pogniewa lub coś takiego, prawda? Ale w przypadku młodych, to znaczy niedoświadczonych, może niedojrzałych tak jakby osób, to jest ciężko zrobić i wtedy raczej lepiej porozmawiać o tym po prostu jeden na jednego, co jest tą konkretną przyczyną. Też niektórzy mają takie po prostu specyficzne problemy, których nie ma sensu rozgryzać na forum, bo wtedy po prostu my byśmy rozmawiali z tą jedną osobą, a reszta by słuchała, więc to jest kompletnie bez sensu i wtedy lepiej porozmawiać z tą osobą jeden na jeden. Więc tutaj wszystko zależy od tego konkretnego przypadku. Jeżeli chcemy wprowadzić takie jakby usprawnienia, kiedy wszystko jest dobrze, ale chcemy coś usprawnić, to można rozpocząć taki temat po prostu w zespole, prawda, jako jakaś retrospekcja. Natomiast jeżeli to jest taki bardziej, widzimy, że ktoś ma indywidualny problem, to lepiej rozpatrzyć go też w takim trybie indywidualnym i porozmawiać z tą osobą jeden na jeden. A jak podchodzisz do takich technik? Na przykład kiedyś się spotkałem z taką techniką, to się nazywa chyba planning poker. Tak, czyli że na przykład cały team jakby zaznajamia się z zadaniami i po prostu każdy jakby estymuje zadanie osobno, a na końcu, tak jakbyśmy grali w karty, jest moment pokazania kart i dyskutowania lub wyciągania wręcz jakiejś średniej wśród osób, które wyestymowały dane zadanie.
Tak, i ja tej konkretnie metody nie stosuję, ale koncepcję tej metody stosuję prawie podczas każdej wyceny projektu, bo chodzi o to, że jeżeli ktoś wycenił nam powiedzmy jakiś zestaw zadań i dajemy ten plik z wyceną i tam są wyceny tego programisty, czyli już konkretne robocze godziny innemu deweloperowi, który to wycenił, to gwarantuję ci, że to nie będzie się różniło więcej niż o 5%, prawda? No bo ktoś po prostu będzie się tym sugerował, co już zobaczył. To, czego nie wie, no to tak. Po prostu a zobaczę, jak ktoś tam wycenił i ja nam podobnie, trochę mniej, trochę więcej. A nam chodzi o to, żeby szukać tych anomalii projektowych. I teraz, jeżeli każdy deweloper wyceni osobno, stworzymy mu takie odseparowane środowiska do wyceny, to uzyskamy właśnie te anomalie, no bo powinniśmy wyceniać zadania osobno, ale analizować te wyceny razem, czyli robić ten tak jakby ten poker, o którym powiedziałeś. No bo jeżeli powiedzmy wszyscy wycenili zadanie na mało pracochłonne, a ktoś je wycenił na bardzo pracochłonne, to być może ta osoba już robiła kiedyś podobne zadanie i wie, że ono nie jest takie proste, jak się wydaje. Albo te biblioteki, które wszyscy zakładają, że użyjemy do tego zadania, tak naprawdę nie działają. Lub może być odwrotna sytuacja, że cały zespół wycenił coś na turbo skomplikowane, a jedna osoba mówi, że to jest proste. I twierdzi tak, no bo powiedzmy zna jakąś bibliotekę, która rozwiązuje ten problem. Więc naszym celem jest szukanie tych anomalii, więc jak najbardziej koncepcja tego szacowania pokerowego jest słuszna według mnie, powinniśmy wyceniać w odseparowanych środowiskach i konfrontować te wyceny już grupowo, żeby je jakoś w jakiś sposób uśrednić. A poleciłbyś też tutaj może jakieś narzędzie, czy to robisz, nie wiem, w Jirze z użyciem jakiegoś tam pluginu, bo tak się zastanawiam, jak by było najprościej właśnie stworzyć takie odseparowane środowisko, żeby każdy mógł rzucić swoją estymację, no ale żeby to nie było tak zrobione jakoś chałupniczo, że tam muszę komuś, nie wiem, wklejać te taski, ktoś mi odpisuje na privie, a ja to se później gdzieś tam wrzucam, tylko bardziej bym był zainteresowany, czy jest jakieś takie może narzędzie, które fajnie to realizuje. To w Jirze podejrzewam, że da się to jakoś skonfigurować. W Jirze wszystko ustawić. Się pewnie da. Tak, tylko że wiesz, że czas no nie na konfigurację tego pewnie jest kolosalny. Albo osobny pracownik Jira Master. Tak, tak, do konfiguracji Jiry, dokładnie. Ja takie rzeczy robię bardzo prosto i robię to w Excelu, czyli no, przygotowuję Excela, w którym są zadania i obok jest kolumna na wpisanie roboczogodzin. I po prostu trzymam sobie pustą kopię tego Excela i robię tyle kopii, ile mam deweloperów. I później każdemu to wysyłam jakoś. To. Tak, i później wiesz, to wystarczy w prosty sposób skopiować i przykleić do jednego arkusza, żeby mieć na przykład zestawienie obok siebie wszystkich wycen. Później możemy jakąś średnią wyliczyć lub co nam tam potrzeba. Więc tak naprawdę może są jakieś narzędzia, ale wydaje mi się, że Excel rozwiązuje te wszystkie problemy. No tak, tak. Właśnie zastanawiałem się, czy no jednak jak ktoś jest faktycznie porusza się w Excelu na co dzień i nie ma to problemu, to faktycznie można to tak rozwiązać. Ja akurat właśnie używam na co dzień Jiry i myślałem, że może akurat znasz jakiś tam łatwy trik, jak to tam zrobić, ale myślę, że muszę sobie to po prostu osobno doczytać, albo jeżeli ktoś nas teraz słucha i wie, jak to zrobić dobrze, to możecie nam napisać i nas uświadomić. Chciałem się jeszcze cię zapytać o bufory bezpieczeństwa, bo jednak wydaje mi się, że to też jest ważny temat, czyli jak już dostaniemy od kogoś wycenę, no to później jak przekazujemy ją dalej do klienta, to żeby, domyślam się, żeby uniknąć na przykład jakichś strat, to trzeba sobie zawsze jakiś tam narzucić bufor i teraz jak ty do tego podchodzisz? To generalnie, tak jak powiedziałeś, bufor narzuca się z tego względu, że jeżeli realizujemy coś jako firma, to jeżeli my opóźnimy ten projekt, no to tą różnicę roboczogodzin musimy pokryć z własnej kieszeni. I właśnie po to są te bufory. I błędem w buforach, które zazwyczaj robią ludzie, to jest to, że używają buforu do rzeczy, które są w stanie przewidzieć. A bufor powinien być na te rzeczy, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć. I no, takim najczęstszym powodem, na który jest używany bufor, to są jakieś spotkania projektowe.
No, wiemy, ile potrzebujemy mniej więcej spotkań projektowych, wiemy, ile ludzi będzie na nich uczestniczyć i ile będą trwały, więc możemy to w jakiś sposób oszacować. Albo, nie wiem, błędy projektowe. No wiemy, że te błędy projektowe wystąpią, więc no, możemy to ich naprawę w jakiś sposób oszacować, prawda? I te wszystkie elementy, które możemy oszacować, powinniśmy wyjąć z tego bufora i dać im osobne punkty, które po prostu wyceniamy. A bufor sobie trzymać na te rzeczy, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jak na przykład, nie wiem, jakiś główny programista pójdzie na L4 lub tam złamie rękę, albo nie wiem, w bibliotece lub we frameworku, który używamy, wyjdzie jakaś luka bezpieczeństwa i będziemy musieli coś tam przypisać. No to są takie rzeczy, których nie wiemy, czy wystąpią, czy nie. Więc na pewno na to powinien być bufor. No i tak się przyjęło, że ten bufor to jest około tam 10-30% wartości tej realizacji, ale ja uważam, że to jest dużo bardzo i tak naprawdę jeżeli te wszystkie elementy sobie wypiszemy i dokładnie wycenimy i zrobimy takich wycen kilka, będziemy mieć w tym doświadczenie, to sami zauważymy, że tak naprawdę ten bufor 30% to jest bardzo duży i wystarczy taki bufor powiedzmy 5-15%, coś takiego. Więc no tutaj podstawowym błędem jest to moim zdaniem, że używamy buforu do rzeczy, których jesteśmy w stanie wycenić i powinny to być rzeczy wycenione poza buforem. Okej. Teraz też myślę, że powinniśmy zahaczyć o temat już wyznaczania tak naprawdę odpowiedniej ceny za nasz projekt. Wydaje mi się, że to jest taki częsty problem, zwłaszcza freelancerów, którzy dostają zapytania o jakieś rzeczy i mają rzucić cenę po prostu, ile chcą za wykonanie danego zadania. I na przykład ja się spotkałem z tym często, że jak szukałem wykonawcy jakiegoś takiego drobnego zadania, chciałem coś podzlecić komuś, to na przykład mówiłem komuś, że nie wiem, chcę jakiś layout, tak, aplikacji mobilnej i dostawałem odpowiedzi od wielu wykonawców, a jaki jest twój budżet? Mhm. Teraz zawsze nie wiedziałem trochę za bardzo, jak na to odpowiedzieć, tak, bo wiadomo, że ja chcę zapłacić za to jak najmniej, a on, ten wykonawca, chce zarobić jak najwięcej, prawda? Mhm. I teraz jak wyznaczyć odpowiednią cenę? Czy tu byś miał właśnie jakąś radę po prostu, żeby rzucać tym naszym klientom po prostu ceny rynkowe, nie robić za jakieś za niskie stawki, ale też no, nie przegiąć w drugą stronę, żeby ktoś nam nie powiedział, no tam chyba spadłeś tam z krzesła, prawda? Więc jak ty byś podchodził właśnie do tej tematyki wyznaczania odpowiednich cen? Ja myślę, że tutaj ja bym chyba odrzucił te stawki, jakie są rynkowe i po prostu wyznaczył swoją stawkę, która jest no, dla mnie odpowiednia, no bo też każdy ma inne umiejętności, inny staż i tak dalej. Tutaj to pytanie o budżet, które ci zadawali, to mi się wydaje, że to jest pytanie zasadne, no bo to nie wiem, czy widziałeś tego mema z tym koniem takim, że ile i jaki będzie, jak będzie dokładnie narysowany koń, jak będziemy mieć na niego tam 8 godzin, tak. Jak będzie dokładny, to jest dokładnie tak. O to samo pytanie. I teraz ja bym zaczął od tego, żeby wyznaczyć swoją stawkę godzinową. I można to zrobić na dwa sposoby. Tutaj ja to tak opowiem w skrócie, bo mam na ten temat całą lekcję po prostu w kursie i byśmy się na pewno nie wyrobili, żeby to odpowiedzieć. Jest taka prosta metoda, to musimy przejrzeć swój PIT z poprzedniego roku, zobaczyć po prostu ile zarobiliśmy w ciągu roku i zastanowić się, czy chcemy zarobić więcej lub tyle, co zarobiliśmy jest dla nas ok, podzielić to przez ilość roboczych godzin w roku i mamy tam jakąś przybliżoną stawkę, wokół której możemy zaczynać cokolwiek wyceniać. I to jest taki sposób bardzo prosty i bardzo niedokładny. Ale możemy też to zrobić dużo lepiej, kiedy byśmy oszacowali swoje koszta stałe, jakie mamy w ciągu miesiąca i oszacowali też koszta zmienne w skali roku, jakoś w jakiś sposób zaokrąglili to do miesięcy, policzyli tam po prostu średnią. Następnie zastanowili się, ile chcemy mieć urlopu w ciągu roku i zastanowili się, ile chcemy zarabiać w ciągu roku.
i to potraktowali jako koszt i następnie ten cały koszt odnieść do ilości roboczogodzin, jaką mamy w roku. I to tak naprawdę będzie, no tam jest jeszcze multum rzeczy po drodze tak naprawdę, ale generalnie taki schemat myślenia jest według mnie najlepszy. No bo jeżeli wyliczymy swoją stawkę roboczogodzinową i będziemy chcieli uzyskać tą pensję, którą sobie wyznaczymy, no to tak jakby nie obchodzą nas stawki rynkowe. Jeżeli inni biorą za to coś mniej, a nasza stawka rynkowa jest powiedzmy za to wyższa, to znaczy, że tyle po prostu powinniśmy za to brać pieniędzy, żeby się utrzymać w jakiś sposób, nie? I odwrotnie też, możemy natomiast równać w górę, jeżeli wszyscy biorą za to większą stawkę, a my mamy powiedzmy bardzo małe koszta, to możemy wtedy ewentualnie myśleć nad podniesieniem. Ale jeżeli jest taka sytuacja, że ktoś nas o coś pyta, a my kompletnie nie wiemy, jakie są stawki rynkowe, albo musimy coś po prostu policzyć sami, to zastanowiłbym się nad wyliczeniem swojej kosztu, to znaczy ceny swojej roboczogodziny, zastanowił się, jaką marżę na to chcemy narzucić i od takiego czegoś zacząć wyliczenia. Ma to sens. Teraz jak właśnie tak mówiłeś o tych stawkach, przypomniało mi się, że mój znajomy tam kawał czasu temu, programista PHP, wtedy na tamte czasy powiedział swojemu klientowi, że chce zarabiać $50 na godzinę, co na tamte czasy uważam było bardzo fajną stawką, zwłaszcza żyjąc w Polsce, a klient mu odpowiedział, że się jeszcze zastanowi, bo on jest podejrzanie tani i się bał po prostu płacić stawkę. No tak, ale to też, ja też jakby, jak jacyś wykonawcy się do mnie zgłaszają i są tak jakby bardzo odstają od tej reszty, że są bardzo tani, to też rodzą się w głowie takie jakby podejrzenia, nie? Że jakim cudem oni to zrobią dobrze jakościowo za taką cenę, nie? No ale to zazwyczaj wynika z tego, że ktoś na przykład chce zbudować swoje doświadczenie, a nie jest ważny dla niego zarobek, nie? Co jest, jak ktoś buduje na przykład jakąś markę czy swój brand, to czasami to jest na początku ważniejsze, jakie doświadczenie zdobędzie, niż to, ile zarobi, więc to czasami z tego po prostu wynika. I nie świadczy to o tym, że ktoś, kto pracuje za małą stawkę, zrobi coś źle, absolutnie. A co radzisz w sytuacji, gdy już wszystko wyestymujemy, wycenimy, wyślemy do klienta, a klient powie: słuchaj, wszystko fajnie, ale za drogo. To jest generalnie trudne pytanie, no bo powinniśmy powiedzieć, no to skoro za drogo, to tego nie robimy, prawda? Bo to jest w sytuacji wtedy, kiedy mamy swoją stawkę roboczogodzinową wyliczoną, no i my po prostu nie chcemy zarabiać mniej, więc tak. Jeżeli to jest dla kogoś za drogo, no to niech znajdzie sobie kogoś tańszego. Ale to jest tak jakby, to nie jest sytuacja win-win, prawda? No bo jednak chcemy coś zarobić. I ja tutaj jestem zwolennikiem takiego czegoś, żeby nie schodzić ze swojej stawki godzinowej, tylko schodzić z zakresu. Czyli na przykład, nie wiem, wyceniliśmy aplikację na 20 tysięcy, załóżmy, i dla klienta to jest za drogo. No to okej, on ma 15, powiedzmy. No to dobrze, to zapłać za tą aplikację 15 tysięcy, ale w takim razie nie zrobimy jakiegoś modułu lub pominiemy testy jednostkowe, co skutkuje tym, że mogą wystąpić jakieś tam błędy. Albo jeden moduł zrobimy troszeczkę inaczej, że zmniejszą nam roboczo godziny. I właśnie takim sposobem schodzić z tej stawki, nie? Czyli nie schodzić ze swojej stawki roboczogodzinowej, ona jest zawsze taka sama, tylko schodzić z zakresu. No bo tak jakby obniżymy tą cenę, ale nasza stawka godzinowa będzie na tym samym poziomie, tylko po prostu będziemy mieć mniej pracy do wykonania. I to zazwyczaj klientom otwiera oczy i wtedy im się włącza takie myślenie, że jednak wszystko w tym projekcie jest potrzebne, no, żeby po prostu to zrobić, żeby nie schodzić z tego zakresu. I też jeżeli, a gdybyśmy tego nie zrobili, gdybyśmy powiedzmy zeszli z tej stawki godzinowej, nie zmniejszając zakresu, no to tak naprawdę znaczy, że nasza wycena jest wyssana z palca, no bo jeżeli ktoś ma, nie wiem, bufor w projekcie, z którego może zejść tam 40% i tak jakby nie jest w stanie zejść, nie opuści jakości tego projektu, no to znaczy, że to jest po prostu wyssane z palca i przesadzone. I tutaj mówiąc bufor, no tak. Nie chodziło mi o ten bufor, o którym mówiliśmy wcześniej, taki bufor bezpieczeństwa, tylko ten bufor negocjacyjny. Bo też możemy sobie do naszej wyceny, czyli powiedzmy mamy ten wyceniony development, mamy ten bufor i to nazywamy całością i do tej całości jeszcze możemy sobie dorzucić jakiś bufor negocjacyjny, na przykład kiedy wysyłamy handlowca na spotkania, że
nie wiem, dorzucamy do tego 5% i mówimy mu, że masz swobodną negocjację w obrębie 5%, no nie? Bo to w żaden sposób nie wpływa na bezpieczeństwo dowiezienia projektu na czas. Więc no, tak bym polecił robić, żeby schodzić nie ze stawki godzinowej, a starać się zredukować zakres i w ten sposób dyskutować z klientem. Też przygotowując wycenę, możemy się spodziewać pewnych pytań od klienta, szczególnie do tych punktów, które są opisane innymi słowami niż te, których użył klient lub mają jakieś bardzo duże ilości roboczogodzin, to powinniśmy sobie przed wysłaniem oferty do klienta w ogóle odpowiedzieć na te pytania, dlaczego tak dużo tych roboczogodzin tutaj jest, no bo możemy założyć, że one po prostu padną, te pytania. I też kolejną rzeczą jest to, co ty powiedziałeś, że interesem klienta jest to, żeby zrealizować ten projekt jak najtaniej, natomiast naszym jest, żeby zarobić na tym projekcie jak najwięcej, więc klient z założenia będzie mówił, że to jest za drogo, więc my powinniśmy po prostu mieć argumenty na to, żeby mu powiedzieć, że to nie jest za drogo. Czyli tak się po prostu przygotować przedtem na tego typu pytania i najlepiej... Musimy przygotować się na te pytania i zaplanować sobie w głowie alternatywne ścieżki naszego projektu tak jakby. No bo jeżeli ktoś nam powie, że za drogo, to fajnie jakbyśmy od razu wyszli z propozycją, co możemy zrobić, żeby to było taniej. Czyli na przykład jaki moduł możemy zrobić inaczej, co możemy pominąć i mieć odpowiedzi na te właśnie pytania. Okej, myślę, że w takim razie już przynajmniej ja wiem nieco więcej na temat właśnie jak się zachowywać w takich sytuacjach, jak wyznaczać odpowiednią cenę, jak reagować na takich klientów, którzy zawsze krzyczą, że za drogo. Więc tutaj chciałbym jeszcze zadać dwa pytanka, które otrzymałem od widzów na Instagramie. Pierwsze pytanie to jest, jak radzić sobie w sytuacji, gdy wymagania są zbyt ogólne, by estymacja była dokładna. I tutaj mówiłeś sporo o właśnie tworzeniu tych makiet, rozbijaniu jakby tego zadania na diagramy. I czy coś byś jeszcze tutaj do tego dodał? Tak naprawdę na początku bym, bo być może klient wcale nie wymaga tego, żeby było to dokładne, tylko chce właśnie widełek, więc wyceniłbym to tak jakby szacunkowo i powiedział mu, jakie jest ryzyko tej właśnie wyceny, ale jeżeli chciałby tą wycenę dokładną, no to jednak trzeba to zaprojektować i dopytać o te detale, no bo tak jakby absurdem byłoby, gdybyśmy wyceniali coś, co nie wiemy nawet jak ma wyglądać, nie? No to to jakie jest prawdopodobieństwo, że my to w ogóle dowieziemy na czas, więc tak jakby kluczowe jest zrobienie tej analizy i tutaj mówiąc analiza, nie chodzi mi o jakiś formalny proces, tylko po prostu przeanalizowanie tego. Tak jakby zastanowienie się nad tym, co faktycznie trzeba zrobić. Tutaj te narzędzia, które wymieniliśmy, jak diagramy czy makiety, to są narzędzia pomocnicze, nie? Bo często wystarczy po prostu rozmowa z klientem, żeby doprecyzował to, co trzeba zrobić. Wydaje mi się, że ważne też jest to tak naprawdę, żeby w niektórych może sytuacjach zaproponować wręcz klientowi, że tu jest tyle jakichś niejasności, że wszystko jest tak ogólne, że tak naprawdę nie możemy się tego podjąć za tak zwany fixed price, za stałą stawkę, tak? Tylko że po prostu chcielibyśmy to rozliczyć jakoś może godzinowo, tak? Że musimy po prostu dwóch analityków tu dać, ktoś musi siąść, zastanowić się nad tym, coś narysować i może to jest jakaś droga. Tylko pytanie, jak z twojego doświadczenia to wygląda, czy klienci się często godzą na coś takiego? Bo tutaj musimy sobie powiedzieć, że są tak jakby... W skrócie dwa typy projektów. Pierwszy to jest właśnie projekt, który ma określony zakres i tutaj możemy sobie tą cenę zafiksować, czyli zrobić to fixed price, a drugi typ zakresu to jest zakres, który jest nieokreślony. No i tak naprawdę my nie wiemy w nim, co jeszcze do końca będzie finalną wersją tego projektu. Więc jeżeli klient wymaga od nas, żebyśmy dali tą wycenę, tak jakby, która będzie obligatoryjna i my się pod nią podpiszemy, to musimy znać wszystkie szczegóły. Natomiast jeżeli tak nie jest, możemy zaproponować właśnie tą wycenę w rozliczeniu godzinowym naszemu klientowi, tylko że też jest często opór przed tym taki mentalny, bo ludzie w rozliczeniu godzinowym myślą, że to po prostu będzie dużo droższe, prawda? No bo że w balona zostaną zrobieni, tak? Tak, dokładnie.
A to jest nie do końca prawda, no bo często ta wycena w rozliczeniu godzinowym tak de facto wychodzi po prostu taniej, bo jeżeli my się deklarujemy na jakiś budżet fixed price, to musimy tam założyć bufory, jeżeli skończymy wcześniej, no to ta kwota po prostu zostaje u nas w kieszeni, natomiast w rozliczeniu godzinowym klient płaci faktycznie tylko za ten czas, który poświęciliśmy na to. Więc tutaj dobierając podwykonawcę, ja bym się kierował taką zasadą, że jeżeli jesteśmy pewni jakości naszego wykonawcy, to decydował się na rozliczenie godzinowe, natomiast jeżeli nie jesteśmy pewni tego, wolimy, nie wiem, podejść do tego bardziej bezpiecznie, ale droższą metodą, to wtedy korzystać z tego fixed price'a. Tylko że tutaj oczywiście podejście na poziomie logicznym jest takie, jak sobie rozmawiamy, tylko że jeżeli realizujemy projekty dla klientów, którzy są spoza IT, to często rozumienie tego biznesu jest zupełnie tak dalekie, że wytłumaczenie komuś, że rozliczenie godzinowe to nie jest właśnie kręcenie balona tego, nie? To jest po prostu niemożliwe i można się wiele razy obić po prostu o ścianę, nie? Dlatego często lepiej oszacować coś tak chociaż z góry, że to tyle zajmie i umówić się, podzielić to na jakieś etapy, żeby fiksować te poszczególne etapy, a całość projektu jest taka bardzo ogólna, szacunkowa i może się zmienić. Kluczowe jest zaufanie, tak? Czyli tak naprawdę często chyba jest tak, że na początku pracuje się przy fiksie, a później jak już ktoś widzi, że no nikt tutaj nie chce kogoś oszukiwać na tych godzinach, to można przejść na tą stawkę już godzinową, ale to pewnie no tak, zależy tak, wiele tak, od... Tak, no bo wiesz, jeżeli jesteśmy pewni, tak jakby, że ktoś zrobi dobrą robotę i nie wiem, nie będzie nabijał godzin na pusto, no to tak jakby te rozliczenie godzinowe zawsze będzie dla nas korzystniejsze. No bo nawet jeżeli ktoś powiedzmy raz pomyli się w wycenie i spędzi tam, nie wiem, kilka godzin więcej niż zakładał, no to jeżeli my chcemy z nim współpracować długofalowo, to ten ktoś przestanie chcieć z nami współpracować, bo jemu się to po prostu nie będzie opłacało, nie? Jeżeli powiedzmy nasz wykonawca nie potrafi wyceniać i no biznes mu się nie spina, no to nie będzie z nami zbyt długo. I tu mam drugie pytanie od tutaj kolegi z Instagrama. Kiedy mogę powiedzieć, że proces estymacji jest ukończony i mogę zacząć pracę? Tak naprawdę, kiedy skończyliśmy tą analizę, czyli kiedy mamy rozwiązanie zbudowane do każdego wymagania, które dostarczy nam klient czy kierownik projektu, i jeżeli mamy to zrobione i to jest wycenione, to tak jakby my już wiemy, co mamy realizować. I według mnie to jest taki moment, że wtedy możemy zacząć. No bo jeżeli my do końca nie wiemy, co mamy zrobić, no to najpierw powinniśmy to doprecyzować, bo zawsze coś jest taniej zmienić na papierze, niż później przeprogramowywać. No dobrze, myślę, że możemy już zmierzać powoli do końca naszego dzisiejszego podcastu. Chciałbym Cię jeszcze zapytać o może jakieś takie narzędzia, bo rozmawialiśmy o narzędziach do makiet, też wspomnieliśmy Jira, ale czy może są jeszcze jakieś inne narzędzia, które byś polecił, na przykład do rysowania jakichś wykresów Ganta, czy planowania ogólnie projektów, czy są jakieś narzędzia, z których korzystasz, jesteś zadowolony i mógłbyś z czystym sumieniem polecić? To znaczy takich narzędzi jest bardzo mało. Ja jakiś czas temu stworzyłem właśnie takie narzędzie estime.me, które służy handlowcom lub jest skierowane do osób nietechnicznych, które pomaga wycenić pracę. To w skrócie tak polega na tym, że osoba nietechniczna może sobie wyklikać, jakie funkcjonalności będzie miała dana aplikacja i program po prostu na końcu poda jakiegoś Excela z wyceną, ile to mniej więcej zejdzie, nie? I to jest przydatne w takich momentach, kiedy powiedzmy chcemy mieć tą szacunkową wycenę, czyli takie widełki, nie? To wtedy możemy to uzyskać bez zaangażowania w to programistów, jest to na pewno dużo, dużo tańsze wtedy. Ale tak, poza tym to szczerze mówiąc, nie ma takich narzędzi i w większości pracuję właśnie na Excelu chyba. Jeżeli chodzi o tą samą wycenę, bo później prowadzenie projektu to jest już inna bajka. Na koniec, gdybyś nam mógł polecić, ja oczywiście polecam ze swojej strony twój kurs, bo czytałem twojego bloga, akurat w kursie nie uczestniczyłem, ale
Na samym blogu można znaleźć i wyciągnąć kupę fajnych treści związanych z wyceną projektów IT, więc ja pozwolę sobie polecić Twój blog i Twój kurs naszym słuchaczom, ale gdybym mógł jeszcze Cię podpytać o jakąś książkę, artykuł, projekt, coś, co wydaje Ci się ciekawe i do czego chciałbyś zachęcić naszych słuchaczy, żeby się z tym zaznajomili. Tworząc kurs, robiłem taki bardzo duży research na temat tego, jaka jest aktualnie wiedza na temat wyceny w internecie, jakie są artykuły i niestety jest bardzo mało ciekawych treści. To znaczy zdarzają się jakieś artykuły lub poradniki na temat tego, jak wyceniać, ale to dla mnie było mało przydatne, jeżeli chodzi o wiedzę praktyczną, bo to było tak pisane w bardzo taki sposób jakby książkowy, taki, nie wiem, uczelniany bardziej. Opisywali ludzie świat, który jest nierealny, czyli sytuację, kiedy klient wie, co chce ma zrobić, programiści znają techniczny, nie? Na co dzień w biznesie to jest, podejrzewam, klient nie wie, czego chce wycenić, chce to zrobić w technologii, której nie znają programiści, a my mamy na wycenę 2,5 godziny, nie? Żeby to zrobić i trzeba wysłać oferty. I to jest tak jakby prawdziwe życie, więc takich materiałów w necie nie ma, dlatego to był właśnie powód, dla którego ten kurs stworzyłem, żeby takie rzeczy właśnie się ukazały. Ale tutaj jestem bardzo ciekawy, bo może coś się zmieniło od tego czasu, od kiedy robiłem ten research, więc może zróbmy tak, żeby po prostu słuchacze poszukali, bo ja sam z chęcią przeczytam ciekawe treści na temat wyceniania. I może ktoś coś po prostu podlinkuje w podcaście, to sobie na to rzucimy okiem, co jest po prostu ciekawego. Bo może coś jest, a ja tego po prostu nie znalazłem i to by było krzywdzące. Okej, pewnie, więc jeszcze raz zapraszamy na bloga Twojego, oczywiście też go umieszczę w opisie do tego nagrania, więc tam zaglądnijcie sobie, nasi drodzy słuchacze, znajdziecie tam garść linków i materiałów z dzisiejszego nagrania. A ja, Karolu, dziękuję Ci bardzo za przyjęcie zaproszenia do tego podcasta. No i co? Myślę, że życzę Ci samych udanych i wysokich wycen w Twoich projektach. Super, dziękuję również bardzo, a może zamiast wysokich to trafnych, no nie? Bo nie do końca wysoka jest dobra, chodzi o to, żeby je dotrzymywać. I dziękuję za zaproszenie. A ja, drogi słuchaczu, dziękuję Ci bardzo za to, że zostałaś z nami do końca tego nagrania. Pozwolę sobie tylko przypomnieć o tym, żebyś zaglądnęła do opisu do tego nagrania. Tam na Ciebie czekają różne linki. Czeka kod zniżkowy Fullstack na kurs autorstwa Karola. Ja ze swojej strony zapraszam na stronę fullstack.pl, gdzie możesz znaleźć mój newsletter i wszystkie treści, które dla Was tworzę. Jeżeli to nagranie też Ci podobało się, no to byłbym wdzięczny za zostawienie recenzji bądź komentarza, w zależności od tego, gdzie słuchasz tego nagrania. Dziękuję bardzo i życzę Ci miłego dnia.